Dawne wyrobisko gliny w Grzybowicach zamieniło się w przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Podczas uroczystego otwarcia geoparku na uczestników czekało wiele atrakcji. Nie zapomniano także o najmłodszych, którzy obchodzili swoje święto. Grzybowicki geopark będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. Kolejna piękna przestrzeń w Zabrzu, gdzie wierzę, będą chętnie przychodzili mieszkańcy Zabrza. Widzimy, że też mieszkańcy regionu. Widzę, że to może być przestrzeń ulubiona przez różnych mieszkańców w różnych zakątków, ale nie dziwię się, przepiękna przestrzeń. Byłam tu o świcie, byłam tu późnym wieczorem. Proszę mi wierzyć, nie tylko można odpocząć, ale można naprawdę podziwiać to, co nam przyroda dała. Jest bardzo fajnie, w sensie jest taka atmosfera akurat nie taka miła i fajnie, że coś tutaj otworzyli. Bardzo fajnie. Jest miła atmosfera, klimat taki. Bardzo fajny ogólnie pomysł, żeby to zrobić akurat na Dzień Dziecka, bo na pewno dużo dzieci z tego skorzysta. No i nie wiem, bardzo fajnie tutaj jest. Nie wiedziałam w ogóle, że takie coś jest w Zabrzu. Powiedz mi, jak tobie się podoba i czy ty tutaj będziesz chętnie spędzała czas? Tak, jestem bardzo zaskoczona, że tutaj jest tak ładnie i nie wiedziałam w ogóle, że istnieje takie miejsce. Bardzo mi się podoba i na pewno będę odwiedzać. Wrócę tu nie raz, nie dwa, na pewno dużo razy. Stworzenie tej przestrzeni było dużym wyzwaniem. Bardzo trudny projekt polegający na rewitalizacji. Wydobyliśmy stąd masę śmieci. Projekt na 10 hektarach. Bardzo nietypowy, ponieważ no każda część tego parku wymagała specjalnych rozwiązań, które trzeba było wspólnie z projektantem, z wykonawcą wymyślać. Co go jeszcze wyróżnia? No przede wszystkim to, że przywróciliśmy teren, który wcześniej był zdegradowany, dość mocno zanieczyszczony przyrodzie i mieszkańcom. Po pierwsze tak, no jest bardzo interdyscyplinarne, bo tu jest wielu różnych specjalistów, trzeba było zatrudnić z wielu różnych dziedzin, zarówno tych od remediacji, od takiej rekultywacji terenu, od nasadzeń. Oprócz tego no, są takie rzeczy, które my zwykle robimy, jak taka ścieżka tutaj asfaltowa, czy oświetlenie. Tu powstało mnóstwo takich obiektów małej architektury, które mają służyć tam rekreacji, czy wiatoje, czy jakieś tam miejsca wypoczynku, pomosty dla wędkarzy przy tych stawach, które tutaj są. Także bardzo ciekawa realizacja, dużo dająca taki. A poza tym efekt dla nas jest bardzo fajny, bo cieszę się, że to się spotkało z takim pozytywnym przyjęciem. Tu już od kilku tygodni, w każdy weekend podobno no, trudno się dostać nawet. No, to, także to ma jakiś taki autentyczny, dobry odbiór społeczny. Osoby, które zdecydują się odwiedzić geopark, będą mogły spędzić tu czas na wiele sposobów. Część rekreacyjna, można poleżeć na leżaczkach dla tych, którzy nie lubią aktywnie spędzać czasu, a wolą z leżaka podziwiać przyrodę. A dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, mogą połowić ryby. Są dwa koła wędkarskie, które opiekują się tutaj tym miejscem. Można pojeździć na rolkach. Prawie 2000 metrów ścieżek dla rolkarzy w technologii asfaltowej. Bardzo dobrze się po tym jeździ, testowaliśmy. I część edukacyjna, część północna, gdzie skupialiśmy się na wyeksponowaniu walorów przyrodniczych. Chcieliśmy, żeby spełniała takie zadanie edukacyjne i wydaje mi się, że to się udało. Są na terenie wiaty, w których można prowadzić lekcje przyrody, lekcje geografii, lekcje z chemii, może nawet lekcje z ekologii, bo też staramy się tutaj na jednej z wiatów pokazywać, jakie mają przewagi zielone dachy nad zwykłymi tradycyjnymi, które znamy. Zrekultywowanie terenu, na którym powstał geopark, możliwe było dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Ta inwestycja, nie tania inwestycja, to prawie 10 milionów złotych, została zrealizowana w taki sposób, że nie zniszczyła niczego, a stworzyła piękną infrastrukturę. Takich miejsc w Zabrzu mamy coraz więcej. Widzimy, co się dzieje przy fontannach. Tu kolejne piękne miejsce, tu piękne stawy, tu cisza, tu zieleń. Warto tu przyjść odpocząć.